Stefan Żeromski, Przedwiośnie, fragment. Wyruszyli w zimie na statku zdążającym do Carycyna jako dwaj robotnicy, którzy pracowali w kopalniach nafty, a teraz wskutek przewrotów i zawieszenia robót wracają do siebie, do Moskwy. Odziani w typową odzież robotniczą, mówiący pomiędzy sobą doskonałą ruszczyzną, której arkana posiadali w stopniu niezrównanym, ostrzeżeni w sposób obrzędowy, byli doskonałymi towarzyszami nowego porządku rzeczy na rozłogach sowieckich. Toteż szczęśliwie przebyli morską część drogi i wyruszyli z Carycyna koleją na północ. Ta druga część była cięższa niż pierwsza. Podróżowali oczywiście w wagonie towarowym. Spali obok siebie pokotem, zawinięci w tułupy baranie. Wóz wciąż stawał i stał nieskończenie długo, nieraz dniami i nocami na lada podrzędnej stacyjce. Z niewiadomej przyczyny zatrzymywał się i nie wiedzieć kiedy z nagła ruszał z miejsca, nie bacząc wcale na to, czy tam który z pasażerów nie zostaje. Leżeli tedy obadwaj z ojcem, który herlał i dusił się w niemiłosiernym zaduchu wozu, wysypiali się i prowadzili rozmowy. Upewniwszy się co do obojętności albo nieszkodliwości sąsiadów, ojciec i syn zaczęli mówić po polsku. Polszczyzna Cezarego była nieco zawiana rosyjskim nalotem, lecz mimo to dobra i gładka. Mówił tym językiem chętnie, żeby ojcu sprawić przyjemność. Niejednokrotnie w ciągu długich rozmów Cezary zapytywał ojca, co z nimi będzie potem. Rozumiał, że jadą teraz do walizki, ale potem? Rozumiał, że zobaczą rewolucję w jej samym sednie, u źródła, w gnieździe władzy, ale co potem? Co będzie z nami? Dokąd się udamy? Do Polski, odpowiadał Seweryn. Po co? Stary długo odkładał odpowiedź, obiecując dać ją później. Wreszcie na jednym z postojów, ciągnących się tak długo, iż tracili nadzieję, czy kiedy odjazd nastąpi, leżąc przytuleni do siebie dla ciepła, jakby byli jednym ciałem, ojciec Baryka zaczął dawać odpowiedź, dlaczego mają do Polski podążać. Dlatego do Polski, mówił, że tam się zaczęła nowa cywilizacja. Czytał Lech Walicki.